Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Witajcie na live z Bad Dream Fever. Yeah. Let's go. Cześć Bercia, cześć Lawrence. Hafanada. Cześć Travis, cześć Czysty, cześć Nioki, cześć Julia. Cześć Robix, hej Aiden. Cześć Słodka Beza, cześć Ala i Gucio. Nastrój, wiecie co? tak średnio ogólnie. Bo już jestem zmęczona formatami, problemami, wszystkim. Także mam ogólnie dość. Julia, to nie do końca jest horror, to bardziej przygodówka w takim creepy stylu troszeczkę. Takim, nie wiem, taka przygodówka z dreszczykiem, o. Tak, wróciłam się z powrotem na Windows 7, ponieważ wszystko działało tu wiele lepiej. No głównie jest to problem mojego procesora i słabego komputera, no i... Dlatego na razie się wstrzymałam z Windowsem 10 i wróciłam na 7. Przynajmniej do czasu, aż będę miała nowy komputer. To może się zdarzyć szybciej niż wam się wydaje, ale to na razie cichosza. Poprawę humoru nie ma nic lepszego jak katałasz. No. Tylko, że z katały nie mam save'ów, wiesz o tym. Bo niestety dysk mi padł, a tam wszystkie save'y były. No, także jedziemy na razie z Bad Dream Fever i potem spróbujemy odpalić Dead by Daylight. I jeżeli Dead by Daylight będzie również zacinać na Windows 7, to będzie mi strasznie smutno. No czysty nie mam. Pisałam na ten. Pisałam na Facebooku, na grupie pianeczkowej, że padł mi dysk z zewnętrzny, z danymi i tam było część nagrań, które nie wrzuciłam na YouTube, plus save'y z wszystkich gier, które były dla mnie istotne, czyli właśnie z Katała, z Minecrafta, z... Boże... Co ja tam jeszcze miałam? Z Tomb Raider 3, z Assassina 4, z Simsów 2, więc gejszy na razie nie mam. No i obecnie dysk jest w naprawie, to znaczy w tam, gdzie się odzyskuje dane i pan próbuje coś z tym zrobić, ale prawdopodobnie to potrwa z jakieś 2-3 tygodnie, więc... Więc. Ale Katała Shoujo nie jest na Steamie, Travis, niestety. Oczywiście ze Steama wszystkie save'y są. Z Bad Dream Fever są, dlatego przechodzimy dalej. No, Robix, coś w tym będzie, nie? To będzie klątwa jak nic. Dobra, kontynuuj. Ja nie jestem pewna... O, dajcie znać, czy słychać dobrze dźwięki z gry. Bo troszeczkę je podgłosiłam i właśnie nie jestem pewna, czy nie za mocno. My nawet nie podjęliśmy żadnych poważnych kroków, kto... No... Ale mogę to przeklikać, znaczy... Aiden, mogę to przeklikać do czasu, znaczy do momentu, w którym byliśmy, tylko musiałabym się za to wziąć i po prostu usiąść przy tym. Czysty, ja nie mam żadnych nudesów na dysku. No, niestety ostatnio same problemy mam. Po prostu jak domino ruszyło nieszczęść, to wszystko poszło. Wszystko. Jeszcze... można trochę ściszyć, okej. Okay. Jeszcze właśnie jakby... jeszcze jakby w ogóle komputer się spalił. Tfu, odpukać w niemalowane drewno. Nie wiem, czy to jest niemalowane, nieważne. Więc jakby się jeszcze komputer spalił, to już w ogóle bym... Aha, po prostu nie ma mowy, odchodzę z YouTube'a, nie? Koniec. Ha,
Tania, to nie locker chyba. No, hej. Dobra, do 40 zmniejszymy. Spor raczej nie, nie mam spora. Cześć, Xenox. Już lepiej nic nie mów, by ci skup nie spalił, bo tak będzie. No, ostatnio rozmawialiśmy o tych danych na dyskach, że tak wszystko trzymam na dyskach i w ogóle jestem bezpieczna, a tu nagle, bach, po tej rozmowie akurat mi się dysk zepsuł. Po prostu masakra. Dobra, mamy się spotkać z tym, z twórcą gry gdzieś tu w okolicy. Tu mamy zamknięte. Tu się coś w ogóle dziwnego dzieje. Aha, bo to deszcz mi kapie na monitor. Okej, okay. Uroczo. Bardzo uroczo. Cieszy mnie to ogromnie. O, mogę piknąć samochód. Co ja mam robić? No, pamiętaj, że... No. Co ja mam tu zrobić? Hej, ja nie mogę stąd wyjść nawet. Aha, kamieniem w szybę. Okej. Przed tobą bardzo ważna misja. Musisz jakoś przekonać autora, aby przywrócił wcześniejszą wersję gry. Na pewno mają zapisaną w archiwum. To najlepszy pomysł, jaki mam. Tak, ostatnia to znana dobra konfiguracja, czy coś takiego. Nie licz na ciepłe przywitanie. Autor wyraźnie nie chciał, żebyś oglądał jego pracę na tym etapie. Cześć, Greku. Miejmy nadzieję, że gdy zobaczy, jak daleko zaszedłeś, to zmieni swoje podejście. Może nawet wybaczyć ci, że wybiłeś szybę w jego drzwiach. Haha, serio. Nie możesz otwierać siłą wszystkich drzwi, które staną na twojej drodze. Jak to nie? Mam kamień, mogę wszystko. Jest wielka różnica między psuciem rzeczy należących do truposzy, a demolowaniem własności kogoś, kto nie wyzionął jeszcze ducha. Ty odejdziesz z YouTube'a, to ja... O nie! Żadnych samobójstw, proszę, nie. Nie mówcie tak nawet. Byle jestem po kinie, także ja tu z uśmiechem wielkim wszedłem. O, a na czym byłeś w kinie? Ja wczoraj też byłam w kinie, tak swoją drogą. No mi przypomina, jak mi 2 lata temu mój komputer dosłownie zaczął płonąć podczas grania. Ogień taki z niego buchnął, ale o dziwo gra działała, dopóki nie przybiegłem z gaśnicą. Lol. Bartek, to jest przerażające. Masakra. No ale dobra, wytłumaczę ci to potem. Nie zatrzymuję cię dłużej. W tobie cała nadzieja. Porozmawiaj z autorem. Pomóż uratować ten projekt. Jak nie chciał, byśmy to zobaczyli, to po cholerę sprzedał grę. No nie. Ale ktoś mi tłumaczył pod właśnie odcinkami z archiwum live na tym... na YouTubie, że to się bardzo odnosi właśnie do Bad Dream Comy, bo podobno Coma się sprzedała bardzo źle i właśnie tutaj Fever nawiązują do tego, że ona się sprzedała tak źle, że autor właśnie chce ten cały świat poprawić, nie? I jest taki smaczek. Na filmie Miszmasz, czyli Kogel Mogel. O Boże! Jak ja nie lubię polskich filmów. Ale może tam było całkiem niezłe. Ja byłam ostatnio na tym... o tym psie. Jak coś tam o powrocie do domu. Nie pamiętam, jak to się po polsku nazywało. Boże. Coś o powrocie do domu. Psa. Takiego. Bella się nazywała. W każdym razie. Ja ostatnio byłem na zakonnicy i myślałam, że się zazroczy. O Boże! Jak brutalnie. No właśnie... Nie wiem, jak ten tytuł... No właśnie, Lassie to nie, bo Lassie jest stare, a to jest nowa wersja jakiegoś właśnie powrotu psa. O psie, który wrócił do domu. Racja, Adrianox. Właśnie tak to było. Właśnie tak. I tam była słodka puma i w ogóle tyle kotów jeszcze było. I to było takie urocze. Ja tam płakałam jak bubr po prostu na tym filmie. Co chwilę ja na tych wszystkich scenach ryczałam. Boże, ja jestem straszna, jeśli chodzi o zwierzęta. Ja na takich filmach tak ryczę. Masakra. Cześć, Kubak.
Także ogólnie polecam film, bo jest bardzo fajny, ale no, jest też bardzo opłaczogenny, jeżeli jesteście wrażliwi na zwierzęta. Dobra, przechodzimy do... Wow! Okej, okay. Co tutaj robisz? Przecież jasno dałem ci do zrozumienia, że gra nie jest jeszcze gotowa. To bardzo wczesna wersja i nic jeszcze nie jest idealne. Nie możesz oglądać mojego projektu w tym stanie. Wszystkie błędy i niedoróbki. Dobrze, że nie zalałaś sali kinowej łzami, no. O Boże, Marcia. Czekaj. Tam nie chodzę do kina, bo inni ludzie też tam przychodzą. Często to się chodzi właśnie wtedy, kiedy są tam... Na pewno nie w weekendy, bo w weekendy są, jest zawsze dużo ludzi. Ale warto w tygodniu i na przykład rano przyjść, bo wtedy wszyscy są w pracy. To wtedy jest cała sala kinowa dla ciebie, tak naprawdę. Ja dziś prawie się poryczałem przy graniu w To The Moon. O. No właśnie, ta gra też jest strasznie płaczogenna. Najbardziej to raczej czekam na kolejne albo Fantastyczne Zwierzęta, albo jako fan na Gwiezdne Wojny. A ja Fantastycznych Zwierząt tych poprzednich, znaczy tych teraz co były, to nie widziałam. Widziałam te pierwsze. Ale tak jakoś, nie wiem, średnio mi przypadły do gustu. A, no to czasy wolne, albo L4, czy zadzwoń na ten. Zadzwoń, że jesteś chory i idź do kina. Cześć, Howard. Dobra. Cała ta gra nadaje się do śmietnika. Daruj te cierpienia sobie i mi. Wróć, kiedy będzie idealnie. O mój Boże, a i co on mi robi? Ała, to mnie boli. Mój mózg rozbolał. Ej, co się stało? Wyrzucił mnie. Ale bestel. No, ale Igucio, ja tak właśnie też często mam, jak przychodzę do kina rano, właśnie kiedy są dni robocze, bo wtedy praktycznie nikogo nie ma. To jest... ja też właśnie nie lubię strasznie tłumów w kinach i dlatego nie lubię w weekendy chodzić. Chodzę tylko, jeżeli faktycznie nie mam czasu w tygodniu. I właśnie jak byłam teraz w weekend, to było strasznie dużo ludzi. Dlatego wolę wybierać dni, kiedy nie ma dużo ludzi, bo wolę, no, jak najlepiej jestem sama w kinie. To powiedziałbym, że bardziej przy Finding Paradise niż przy To The Moon. No, w sumie. Czy na tym dysku. O nie. Przykra, Szymon. Tak, lubię być forever alone. No dobra, to co ja mam teraz zrobić? Nie mogę tu wejść. Zablokował mi ścieżkę. O nie! Wszystko mi zablokował. No patrz, co za ham i prostak. Aha. Świetnie. Co ja mam niby zrobić? Może coś w opcjach... Ej! Ekwipunek mi zabrał! Multiplayer mi zabrał! Co za ham? Jak go kliknę, to się nic nie stanie. Jakieś dźwięki tu idzie dostać za mało. Okej, dobra, to mogę ściszyć, to mówcie. Bo na razie to mam ustawione tak równo. Ale po prostu nie byłam pewna dźwięków, bo ostatnio to różnie bywało. Umarliśmy? Chyba nie. No właśnie, sprawdzałam ustawienia, ale no tutaj nic chyba więcej nie zrobię. No nie wiem, chyba że macie jakiś pomysł. Chyba, że mam wejść do menu, ale to nie wiem. A, tutaj czekajcie, coś jest, czy nie jest.
Ale nic tu nie mogę zrobić. A, tu jest jakiś ząb. Ktoś wyrywał sobie ząb samochodem? What the fuck? Super. O, 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 o. Tu coś jest. Zużyta guma. Okej. Okay. Trzeba znaleźć ołówek i sobie jakąś broń narysować. Dobra, dobra. Następna gra to będzie Dead by Daylight, jeżeli będzie chodził dobrze. No, musimy teraz wszystko przeklikać. Dobra. Użyjmy tego na zębie. Nasza krucza przyjaciółka nam nie pomoże. Nie, bo straciliśmy z nią kontakt przez to, że zabrał nam wszystkie rzeczy. Czy ja mogę ten ząb przyczepić tutaj? Gdzieś? Jezu, ale naprawdę głowa mnie boli aż od tego takiego mrygania tego ekranu. To jest trochę denerwujące. O, tu coś jest jeszcze. Okej. Okay. Zabrałam ząb na sznurku. Świetnie. Co to mi da? Monetę. Po co mi moneta? Będziesz sama na DVD, czy kogoś zapraszasz specjalnego? Myślę, że będę sama, chyba że ktoś przyjdzie, tak wiecie. A, o, mogę zadzwonić. Halo! To ty? Nie mogłeś skontaktować się ze mną za pomocą krótkofalówki? Nie działa. Co się dzieje? Dlaczego nic nie widzę? Co powiedział autor? Czy zgodził się na... Wow. No to spaliło nam telefon. Tak, lisowaty. Ja zawsze w kinie miałem problemy z okazywaniem uczuć. Jakoś czułem się przytłoczony ludźmi i pomyślałem, że lepiej się nie rozczulać tak publicznie, skoro nie mogę tego zrobić swobodnie. Nie chodzi tu nawet o jakieś głośne demonstrowanie swoich emocji. Ja w sumie nigdy nie miałam aż takich problemów. To znaczy, wstyd mi zawsze, że się poryczę jak głupia na jakimś filmie, ale zwłaszcza, że widzą mnie obcy ludzie, ale no z drugiej strony kino jest ciemne, sala jest ciemna, więc aż tak nikt się nie przygląda drugiej osobie, czy płacze, czy nie. No a po drugie to po prostu samo leci. Ja nie jestem w stanie nad tym zapanować, że o, teraz nie mogę płakać, bo jestem wśród ludzi. Nie, to raczej tak nie działa. Dzięki za followka, Luki. Autor ewidentnie nas nie lubi, no. Wrócisz jeszcze kiedyś do Windowsa 10? Wrócę, jak będę miała nowy komputer, bo wtedy będzie to miało sens. Teraz nie ma. Tak, jednak mam uczucia, Seba. Ale większe chyba mam uczucia w stosunku do zwierząt niż do ludzi czasami. Takie mam wrażenie, że zwierzęta jakoś bardziej na mnie działają. Pewnie dlatego, że są, nie wiem, wydaje mi się zawsze mniej bardziej bezbronne od ludzi. No a ludzie to potrafią być potworami. Także. Co on sobie myśli, że co niby wolno mu ingerować w świat, który stworzył? Też mi coś, no właśnie, bezczelny, nie? Dobra, zobaczmy co z tym telefonem. Aha, nic. Urwał nam kabel w ogóle z tego telefonu. No dobra, to co my jeszcze możemy zrobić? Tu nic, tu nic. Ale przynajmniej ekran przestał tak wariować dziwnie. Szkoda, że nie mam kamienia znowu. Kurde, nic nie mogę zrobić. No to jest frustrujące. Tu już nic, tu już nic, tu już nic. Pixel hunting. No coś z tym telefonem musi być, no. Halo. Chopat.
No, tak to już jest. Ja do kina nie chodzę, ale moja koleżanka na Greju była i opowiadałam, co robiły pary na tym filmie. O Boże. A to wcale, wiesz, tak swoją drogą, Sepa, Grej moim zdaniem nie jest wcale taki kontrowersyjny, jakim go wszyscy malują. Wydaje mi się, że widziałam gorsze rzeczy w filmach, ale po prostu powstała cała mitologia na temat Greja, mam wrażenie, i wszyscy, wiecie, tak strasznie to przeżywają, jakby to nie wiadomo, co było. A wcale to jest, nie jest aż takie nadzwyczajne. Jeszcze zwłaszcza w tym filmie, gdzie po prostu aktorzy grają tak drewnianie, że ola Boga. Ej, no serio, ja już nie wiem, co ja mam robić. Tu coś, tu coś, tu coś. Aha. Halo, pani autor, zepsuł mi pan grę. Dzięki za followka. Czysty, się nie interesuj. Nie robiła, oglądała. Boże, właśnie Wicek jest potrzebny. Macie jakieś pomysły? To tak jak opowiadać lekturę Kamasutry. Mieliśmy kamień, mogliśmy wszystko. Nie mamy kamienia, nic nie możemy. No właśnie. Nie, Travis. Kurczaki. Pieczone. Pixel hunting. O. No, jak ja to miałam niby zauważyć? Antena samochodowa, no świetnie. Telefon przenośny. Halo. Jak tam mój komputer? Żyje. Zapomniany Greku, żyje. Na razie żyje. No jak możesz tak mówić, że, żebym się nie interesował? Bo takie jest życie. No, po prostu masakra. Crafting perfect. Najwyraźniej rozmowa z autorem nie przebiegła pomyślnie. No jak widać. Sprawdził się czarny scenariusz. Naprawdę ciężko mi zrozumieć tego człowieka. Dlaczego tak traktuje gracza? Zamazał ci cały ekwipunek i zniszczył mapę. Myślałam, że serce autora zmięknie, gdy osobiście spotka fana własnego projektu. Tak, jestem ogromnym fanem. Nie przypuszczałam, że zachowa się w stosunku do ciebie w tak niegrzeczny sposób. On zwyczajnie cię wyrzucił, nie zachowując przy tym nawet pozorów uprzejmości. No, ja nie wiem. Ania zrobiła z budki telefonicznej komórkę. Tak. Jestem MacGyverem. Ech. Wiem, że nie wygląda to dobrze. Z pewnością jesteś już zmęczony takim traktowaniem. Zresztą wcale ci się nie dziwię. Mam jednak do ciebie wielką prośbę. Nie poddawaj się jeszcze. Włączając tę grę, spodziewałeś się pewnie ciekawej historii i dobrej zabawy. Zamiast tego trafiłeś do niedokończonego projektu, gdzie autor nie zdążył nawet wpleść żadnej fabuły. Super! Buchnij mu koła, od Merca to zaraz tu przyleci. O Boże. Jest jeszcze ten post z tymi grami, które kupiłem, jak obejrzałam u ciebie gameplay. Jezu, wydaje mi się, że jest gdzieś Xenox na grupie. Powinien być. Od naszego pierwszego spotkania nie zadajesz zbędnych pytań. Robisz to, o co cię poproszę. Zdaję sobie sprawę, że nie tego oczekuje gracz od normalnej gry, którą przechodzi dla rozrywki. Wow! Boże. No, Howard, dokładnie. Jednak twoja pomoc jest dla mnie bezcenna. Ta gra to cała moja rzeczywistość. Wszyscy ludzie, których znałam, nie żyją. Z każdą minutą przestrzeń wokół mnie kurczy się. Autor systematycznie niszczy każdą lokację. Kiedyś ten świat wyglądał tak pięknie. Dziś jest on tylko cieniem samego siebie. Proszę cię, pomóż mi znaleźć rozwiązanie. Spotkanie z tobą dało mi nadzieję, że da się to jeszcze wszystko naprawić. Mógłbym wpisać Odyssey na PS4. Jej! Gratulacje! Niby pełna wersja, a jednak demo. O Boże.
Jeśli odejdziesz, nie mam już zbyt wielu argumentów i siły, żeby przeciwstawić się woli autora. Gdybyś zechciał się zostać i mi pomóc, to jest w ogóle po polsku. Mam plan, który chcę z tobą omówić. Tymczasem musisz skupić się na znalezieniu drogi do mojej kryjówki. Brak mapy głównej to duże utrudnienie, jednak zaradna z ciebie osoba. Jestem pewna, że przy odrobinie chęci uda ci się znaleźć odpowiedni sposób. Do tej pory świetnie chyba sobie radziłeś. Boże, ta gra ma coraz większe problemy z językiem polskim. Ta gra wyburzyła i posprzątała resztki czwartej ściany. No, dokładnie. Cześć, Pingosiu. Cześć, Tree Upper. Liczę na ciebie. Powodzenia. Nie, Julia. Nie mam włączonych donate'ów. Można wysyłać cheerki, jeśli masz ochotę. Ała. No dobra, no to znaczy, że znowu muszę czegoś szukać. Mapa! Bus stop. Dobra. Jej, wróciłam na mapę. Pojawiłeś się na przystanku autobusowym. No bo niedokończona, to co się, a nie dziwisz w błędach. Poczekaj na pełną wersję, no tak. Tree Upper zazwyczaj dodaje ludzi na Steamie, jeżeli mamy zagrać w DBD na przykład. No, szkoda, ale akurat, no akurat ten weekend jest, no, jest zajęty. Nie, dosyć. Także przykro mi. Niech wróczyca prześpi się z nim, a potem zaszantażuje, że wrzucicie do internetu jego fotki. Co? Boże, to już całkiem blisko mojej kryjówki. Koniecznie musimy się spotkać i porozmawiać. Niestety główna mapa jest zniszczona, a wszystkie znane drogi prowadzą przez nią. Ale można na przykład tym... chyba... no, podziemiem, kanalizacją, ściekami. Musisz jakoś opuścić przystanek, nie korzystając z mapy. Może... mam nadzieję, że nie masz klaustrofobii. Mógłbyś spróbować dojść ze mnie za pomocą kanałów. Mówiłam, jestem mądrzejsza. Moja kryjówka jest naprawdę blisko od przystanku. Nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem drogi. Znajdź coś, czym będziesz mógł podważyć klapę, a potem podwiń spodnie i zatkaj nos. Podwiń spodnie, jak to źle brzmi. Słuchaj, pewnie twórca coś popsuł z językiem. Możliwe. Tree Upper, to jeśli masz ochotę, to zaproś mnie na Steamie, to ja ten. To ja cię dodam potem. No tak jak dzisiaj ja miałam problemy z komą, bo zapomniałam o tym akcie, gdzie byliśmy w bloku i łaziliśmy przez lustro i że długopisem można coś dorysować. Tak mnie ten poziom dziś wymęczył, że wyłączyłem grę, jak to przeszedłem. O Boże, Lawrence biedny. Podwin nie zdejmij. Oj tam, jedno i to samo. Co ja tu miałam? Widzimy się u mnie. No dobra. A mogę coś tu jeszcze zrobić w ogóle? Mogę wejść do sklepu, ale nie wiem po co w sumie. A tędy nie mogę? Aha, mogę, ale to nic nie daje. Okej. Okay. Nie dasz rady podnieść pokrywy gołymi rękami. Aha, musisz poszukać czegoś, żeby ją podważyć. No tak. Dlaczego podwijanie spodni źle brzmi? Tak, czysty, boję się. Masz jakieś zwierzę? Mam dwa kotki, Julia. Dobra, drogi graczu, chodź na szybki numer. O nie, Lawrence! To jeszcze nie ta godzina. Jeszcze nie ta godzina.
Dobra, to znaczy, że musimy znaleźć jakiś... Co to było? Tutaj nic. Tutaj nic. Nie, wydaje mi się, że już prędzej chyba tutaj będzie coś. O. Aha, kamień znowu. Świetnie. O, i pręt. To pewnie tak, to będzie służyło do tego. A nie pewnie już na... Co? Jezu. Zajęcia dzisiejsze mnie wymęczyły, muszę drako. Spok. A ta lalka będzie raczej jak ją dalej poklikasz. Pewnie tak, dlatego jej nie klikam. Cimno. Nie mogę włączyć światła. Dobra, to myślę, że zrobimy sobie tutaj przerwę. W międzyczasie mamy nasz telefon komórkowy i kamień. Super. Jestem ciekawa, jak to się wszystko skończy. Tak, aż tak polsat. No, pół godziny już gramy. Ledwie 30 minut. No, a poza tym potrzebuję do toalety, także musi być przerwa, moi drodzy, musi. Jeszcze nic ciekawego się nie wydarzyło. Jak to nie? Zostaliśmy prawie zamazani na śmierć. Dobra. To słyszymy się po 5-minutowej przerwie.